Słoneczko ludziska, witam was bardzo serdecznie. Ja jestem Sule, witam was w StarCrafcie. Tak, gramy z Ergiem. Od razu mówię, że nie grałem w StarCrafta już miesiąc, więc może mi się troszeczkę mylić. Nie oceniajcie mnie, czy ja dobrze gram, czy ja źle, bo to naprawdę jest taki poziom naprawdę uczenia się. Naprawdę bardzo dużo przyjemności sprawia mi ta gra, także jakoś nie mogę powiedzieć, że bardzo dużo lubię. Oglądałem bardzo dużo filmików, jak na przykład Emil. Nie wiem, czy kojarzycie Emilu. Emil, on komentuje StarCrafta. To zanim zacząłem grać, to bardzo dużo go oglądałem. Także, dobra, YouTube. Komentuję. Mogę to nazwać, że komentuję na żywo, jak gram od razu, czyli będę musiał się troszeczkę bardziej skupić na nagraniu niż na komentowaniu, bo ta gra jednak wymaga takiego bardziej skupienia, ale to chyba nie ma problemu. Na 15, od razu mówię, co będę robił. Na 15 jedziemy Fast Expa i od razu przechodzimy w Spawning Pool. Dobra. No co, i na takie podstawy, no gramy na Protossa, czyli takie, mam nadzieję, podstawowy build na Protossa, to nie wiem, może nie mam takiego, ale oj, zacząłem gadać do ludzi. On na... Dobra, są. No i teraz dronujemy do 15. Require more minerals. Zbieraj jeszcze, zbieraj. Dobra. Na początku jadę w troszeczkę zerglingów. Nie będę masowo robił zerglingi, bo to moim zdaniem się nie opłaca na Protossa. Będę przechodził w Roachę, Infestory i Hydraliski. To jest taki mój podstawowy build, jeżeli chodzi na zerga. Lubię tym buildem takim grać. Okej, zeskautowałem tutaj mojego przeciwnika. Dobra, zobaczymy, co on tu ma. Dobra, przechodzimy od razu w spawning pool. Extractor trick. Wsilamy sobie trzy dronki do... Tutaj mi koleś przyjechał. Jest dronka. Jest i dronka. Dobra, lepiej się wybronić z tej dronki, niż potem mieć problemy z nią tak naprawdę. Uwaga, dobra, wszystko jest ok, nagrywa się. Mam nadzieję, że dźwięk też się nagrywa. O, ale zwaliłem. Zapomniałem zrobić Overlorda, ale to nic, to nic. Dobra, wyślemy tego Overlorda, żeby tutaj stał, żeby obserwował, co się dzieje na mapie. Tutaj z haczerki wyślemy trzecią dronkę do... Musimy teraz poczekać, aż się zrespi. Zaznaczymy tu Ctrl 1, Ctrl 2, boom. Tak, dwie. Robimy sobie Queena. Przechodzimy w szybkie zerglingi. Przynajmniej te 6 zerglingów, żeby się wybronić. Dobra, jak będzie 88 gazu, ściągam drony. 88 gazu, ściągamy dronki. Czekamy na speed, boom. Speed bez zerglingów. To jest podstawa moim zdaniem. No i co? No i dronujemy, podstawa z Ergiem, dronowanie na początek. Zaraz będziemy mogli przejść w lair. Tylko zrobimy sobie speeda do zerglingów. Tak jest, drugiego zerglinga wyślemy tutaj, boom. To i to Ctrl V, i dronujemy, dronacja, dronacja, dronacja. Tutaj, tak naprawdę robię ten filmik. Będę robił filmiki Let's Play, bo naprawdę, o! On poszedł Fast Expa. Nie zauważyłem tego dopiero teraz. Mój błąd. Ale to chyba nie przeszkodzi mi tak za bardzo. To będę musiał się ubezpieczyć tutaj. I chyba zrobię trzecią ekspansję. Tak. Lecimy trzecią ekspansję. Albo nie, nie, nie. Ja nie lubię trzech ekspansji.
Dobra, jedziemy w layer. No, dobra, będziemy musieli zrobić chyba znowu wysłać dwie dronki, jeszcze jedną, boom. Zrobić extractor trick. I będziemy mogli przejść w roacha. I od razu haczerka. Trollololo. Zadronowane jest już w miarę. Więcej dron, więcej dla lepiej dla zerga, tak naprawdę. Dobra, też musimy wysyłać do tej pierwszej bazy. Dobra, możemy iść tak naprawdę zobaczyć, co tutaj się dzieje, co nasz kolega postanowił zrobić. Czy będzie jechał w trzecią bazę z tej strony? Jakoś tego nie widzę. Dobra. Dobra, to jest ok. Teraz robimy sobie jeszcze jednego Queena. A ten Queen będzie robił nam... Będzie nam... Creep. Ok, on jedzie w Stalkersy. Pewnie będzie Blink do Stalkerów, to jest niefajne dla mnie. Muszę jak najszybciej zacząć robić... Ok. Dobra, zrobimy sobie Overlorda. To znaczy Overseera. Będziemy musieli zrobić tutaj scout. I od razu przechodzę. Czekajcie. B. Nie, to jest V. I. I V. H. Dobra. Nie zapomniałem jeszcze. Są trzy dronki tutaj, dwie. Dronujemy, dronujemy, robimy. I know, bro. Dobra, będzie na piątce. Idziemy na razie, nie będę robił damage'a nic tylko. No, taki leciutki mas zergling, tak nie za duży, jak na mnie. Stawiamy creep, 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 to podstawa na zergu. Będziemy mogli przejść w trzecią bazę. Czy ja wiem, czy zrobisz... No robimy, jak już jedziemy, to robimy. Ops, dobra, tutaj będzie się musiała tym zająć dronka. Gdzieś jest scout, o jest. Wypatrzyłem go, czy padnie. Teraz pytanie. Padł. Czy wiesz, że mam overseery? Coś tam nie, trudno nie zauważyć tego. Dobra. Zrobiłem tutaj. Podstawa to jest, żeby zrobić... Jeżeli się jeszcze tak nie za bardzo umiecie grać, tak jak na przykład ja, to polecam wam zrobić... Czekajcie. Zrobić... O, to znaczy nie polecam, musicie zrobić najpierw to, jak chcecie robić infestory, musicie zbudować Pantheon Glands, to daje energię infestorom. Czyli to jest bardzo, 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 bardzo potrzebne, jeżeli chodzi o... Co i dalej tutaj rozprzestrzeniamy creep. Będzie już można... Jakiś mały haras zrobić, tak naprawdę. Jeżeli chodzi o... Dobra. Tak naprawdę możemy... Małą armię, ale możemy coś tu już zacząć próbować raszować go. Ogólnie muszę sobie zrobić jakieś połączenie z moją bazą, bo tego jak na razie nie mam. W
co ten kolega idzie? Ja tego nie rozumiem. Dobra, zniszczymy mu tutaj gateway, żeby móc wejść tam z Erglingami, oczywiście. Tutaj od razu fokusuję Photon Cannona, bo to najwięcej damage robi. Okej, okay, i potem zabieram się za... Dobra. No i co? I Palon, on tutaj próbuje robić nowe jednostki. Jednak jechał bardziej na ekonomię z tego co widzę. I leki taki push z mojej strony już go rozwalił. I teraz tylko wystarczy, żebyśmy tutaj rozwalili. Ja, właśnie to jest głupie. Co on zrobił tutaj? Sobie zacznę tutaj dronki rozwalać, bo on już nie ma tak naprawdę co zrobić. No, dawaj dronki. Że on dronkami nie ucieka, to w ogóle jest ogar. Zostawimy tą te jednostki tam. Dalej zerglingi. Ale mas stalker. Ogólnie to nie wiem, czy to wybronię tymi. To znaczy nie wiem, czy to zabije tymi moimi zerglingami. Oczywiście spróbuję się to jakoś wbić. I tak lepsze są. Dobra, jakieś infestory. Podstawa to są, kurde, infestory. Ja o nich zapomniałem. Teraz sobie ich spamujemy. Zapomniałem, że rozprzestrzeniam dalej creep. To jest bardzo ważne, jeżeli chodzi o... Okej, poszedł w zaloty, czyli teraz naprawdę będą potrzebne te kochane. Dobra, wezmę sobie jednego do armii, wezmę sobie jednego Versira, będzie ze mną latał. Trzy bazy mi naprawdę wystarczą, ja więcej nie potrzebuję, jak gram z Ergiem. Naprawdę one wystarczają w pełności. Są infestory kochaniutkie. No i tak naprawdę już można atakować go do końca. Ok, tutaj rozprzestrzenie, bum, bum. Control 3. Mam i... nie mam, ale to dobra. One Prism. O, fuck. Już by się musiał tak w bazie obraniać, o kurde. Dobra, bierzemy te dronki stąd. Najszybciej tutaj zrobimy drugi lar. Oj kolego, ten ler, że zniszczysz ten ler, to ci nic tak naprawdę nie da. Taki, dobra, on puszuje, to my też spuszujemy teraz tego kolesia. Ty oczywiście od razu wrócę dronki moje kochaniutkie. O kur... Zespałowałem wszystkie Fangale, całą energię zlamiłem z... Lol. Dobra, jednak chyba. Tutaj zostawię tylko tak naprawdę troszeczkę. Trzy wystarczą te chyba. O kurde, on poszedł warczony. Czy teraz jest taka ostateczna bitwa. Fangale. No i teraz ostateczny push z mojej strony. Ciekawe, czy będzie się w stanie obronić ten mój drogi gracz z... nie wiem skąd. Tak naprawdę.
Dobra, jedziemy w... Raszujemy, raszujemy, raszujemy. O kurde, o kurde, o kurde. Dobra, nie, muszę sfokusować tego... Kolosa, bo to jest masakra to, co kolosy mogą zrobić. Dobra, zniszczę. O, no i dziękuję, także... To była moja rozgrywka z Ergiem. Jak widzicie, lekko rozprzestrzeniłem creep. Ledwo doszedłem do Hive'a, nawet się nie zrobił, bo nie lubię naprawdę dochodzić do Hive'a. Mi to jakoś tak nie zawsze mi wychodzi. 3 bazy, 6 gazów. Tutaj zawsze stakuję overlordy do tyłu. Także tak jeden mocna walka była, mam nadzieję, że... Jakoś ja nie lubię mikrować, nienawidzę mikrować w LoLu, lubię mikrować, ale nie w... Nie w, w StarCraftie, także to by było na tyle, dziękuję bardzo za uwagę. Mam nadzieję, że wam się to spodobało oczywiście, że chcecie, żebym dalej kręcił StarCrafta, tylko mi napiszcie w komentarzach. No i co, no i to by było na tyle, także widzimy się w następnej grze, mam nadzieję. Mam nadzieję, że będziecie chcieli, żebym nagrywał, także... Do zobaczenia, ludziska. Trzymajcie się. Na razie. Cześć.